witam was serdecznie z tej strony Hallak. Widzę, że trzeci film dziennie, to już jest delikatna przesada. I, no, ale muszę wam zdradzić, że nowy czołg wchodzi do World of Tanks. Konstrukcja bardzo, bardzo ciekawa. Zaraz sobie o tym opowiemy. Oprócz tego mam dla was jeszcze dwa filmy świeżo nagrane z unboxingu paczek. Ale, no, dzisiaj już nie dam, no, cztery filmy, to już nie zdzierżyłby nikt, tak? No, i wieczorem stream jeszcze chcę zrobić. Także już nie przesadzajmy. Jutro będziecie mieli z unboxingu jednej, a pojutrze pewnie z drugiej paczki. A powinno was to zainteresować, bo jak się pewnie domyślacie, no właśnie. E, dobra, co wchodzi do wota? Na dziewiątym poziomie taki oto czołg. Oczywiście automat, bo to chyba widać, że miejsca za bardzo nie ma, <laughs> za dużo w tej wieży. Koncept 1B9 tier czołg ciężki który wydaje się całkiem, całkiem przyzwoity, a to ze względu na 10-stopniowe opuszczanie działa. Zobaczcie, jak on wygląda. Bardzo podobny do M62 Starship. Zresztą ten czołg jest w Armored Warfare, jak zaraz Wam go pokażę. No tutaj nie wiem, ale ten czołg mi naprawdę bardzo przypomina jakiś inny, który widziałem albo w AW, albo w War Thunderze. No, ale teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć, i to na pewno nie był starszy. W jakiejś grze na pewno tego typu czołg y, widziałem. Y, cóż, co mogę powiedzieć? Dla mnie, czym więcej tego typu prototypów, tym lepiej. Bardzo mi się to podoba. Y, ogólnie. Bardzo duże pole do popisu uważam, że Wargaming ma, ponieważ takich niezrealizowanych pomysłów było po prostu mnóstwo. Niezrealizowanych, czyli takich, które nie weszły do. Z jakiegoś tam powodu do produkcji seryjnej, a były albo w fazie prototypu, albo w fazie jakiejś tam makiety, albo wręcz na papierze u projektantów. No, WOT już nas przyzwyczaił do tego, że tego typu rzeczy są wystarczające, żeby wprowadzić pojazd. Nic do tego nie mam. Podoba mi się. Nie wiadomo tylko, czy się sprawdzi w grze. Interesujący, naprawdę bardzo interesujący czołg zaraz parametry zobaczymy jak widzicie tutaj jest włas z boku tak jakby wieży tutaj jest wieżyczka obserwacyjna dowódcy są peryskopy po bokach co tam jeszcze pojedźmy troszeczkę dalej tył znany charakterystyczny bardzo tutaj z boku jest ciekawy pancerz jak na czołg amerykański to jest czekajcie jedno i co tu jeszcze? Aha, no jeszcze znalazłem u Domina tego typu wyodrębnione, że tak powiem, modele. Bardzo fajne. I teraz zerknijmy, jak to w ogóle wygląda. A więc dziewiątka to ma być USA. Działo o obrażeniach 400, penetracja 258 na zwykłej pestce i 310 na hicie, co jest dosyć słabym wynikiem, musicie przyznać, bo jeżeli taką bierzemy penetrację pod uwagę, to raczej mamy na myśli pocisk podkalibrowy, a nie a typowy hit, tak? Dalej mamy przeładowanie 10.2, czyli trochę długo. Celność 0,45, czas celowania 2,01, obrót wieży 33 stopnie, wychył, co jest bardzo ważne, przy tej wieży 10 stopni opuszczania, czyli naprawdę będzie mały cel do trafienia. Dalej, pojemność magazynu amunicji 40, prędkość maksymalna 45 całkiem nieźle. Dodatkowo 900 koni mechanicznych, i daje nam to, uwaga, bo to jest ważne 20 koni na tonę, więc wygląda na to, że to jest czołg ciężki, który no, zdecydowanie. Pewnie nawet i jakieś medy, przynajmniej w początkowej fazie rozpędzania, wyprzedzi przy 20 koniach na tonę. Ogólnie wod troszeczkę sam się zapędził w kozi róg, ponieważ nie ma tutaj takiej klasy jak czołgi podstawowe, tylko są czołgi średnie albo czołgi ciężkie, i właściwie nie wiadomo gdzie wrzucać niektóre pojazdy, a tymczasem jedna kategoria czołgi podstawowe tutaj by załatwiła sprawę. Obrót kadłuba 42 stopnie, no to też musicie przyznać, że to jest bardzo dobrze, no jak na czołg ciężki, to jest w ogóle rewelacja. Ilość HP 1800 i teraz ważne, pancerz kadłuba 130. I ja Wam powiem tak, o ile tutaj te 130 to jeszcze wygląda spoko, o tyle, jeżeli ta płyta będzie miała 130, no to jesteśmy w czarnej yy, dziurce, tak? No, moi drodzy, umówmy się, to jest potężna powierzchnia, jeżeli chodzi o trafienie. Jeżeli tu jest 130, to koniec świata, <laughs> bo to będzie bardzo słabe. Yy, dalej. 120 z boku, na to też zwróćcie uwagę. Kurczę z boku 120 przy takim czołgu, to jest naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle. 80 z tyłu, no i wieża nas interesuje, no bo 10 stopni to będziemy grali na wieżę. I tu jest 250 mm, co powinno być całkiem przyzwoite. Natomiast z boku 110. I gdyby ta wieża się rozchodziła tak bardzo płynnie na boki, to te 110 jeszcze może byłoby do przeżycia. Problem w tym, że tu mamy płaską powierzchnię. Więc trzeba będzie idealnie stać przodem, po prostu skierować działo na ten czołg. Jeżeli jakiś czołg przeciwnika będzie z boku, to te 100 mm pod kątem nam niestety będą przebijać, bo powierzchnia jest ogromna. Z tyłu mamy też 100 mm, zasięg widzenia 400 m, radio, liczba załogantów 4, no i tutaj 6,1 strzało mamy. DPM wychodzi 2400. To nie jest jakaś tam super rewelacja, aczkolwiek no, tragedii może też nie ma, ale super rewelacja nie jest. No i opory dla gruntu są 1, 1, 1, 2 i 2,3. Tak jak niedawno szkołę czołgisty Wam robiłem, to chyba wiecie, że te 2, 3 to tylko jest w, no, w bardzo małych miejscach na mapkach. Chciałem Wam pokazać jeszcze tutaj. Czekajcie, co ja Wam chciałem pokazać? A, właśnie. M62 Starship, zobaczcie, jak to wygląda. W Armored Warfare, nie wiem, czy ten czołg jest w Wortanderze, nie pamiętam, szczerze mówiąc. W każdym razie widzicie podobieństwo, prawda? Tak, to jest dokładnie to samo, tylko że nie ma tej wieżyczki. no Gdyby w WoCie wypuścili dokładnie ten czołg i gdyby była ta wieżyczka, no to byłby to niesamowity Wixport. To po prostu było, to była taka, no zobaczcie. No, kurde, nigdy by chyba tu nie strzelał, i wtedy te 10 stopni opuszczania to, to by było jeszcze gorzej, nawet, ponieważ jak ktoś by chciał grać na wieże, to by siłą rzeczy wystawiał to. To na zasadzie grania tortoise, tak? Macie dosyć twardy pojazd, natomiast jeżeli gracie na górce, to musicie pokazać weak spot i przeciwnik, nawet jak nie wie, że tam jest weak spot, to będzie tam strzelał. No i tu kadłub jest inny, tak? Kadłub jest zupełnie, zupełnie. Inny. Czy podoba Wam się ten model? Nie wiem. Dla mnie, dla mnie jest całkiem przyzwoity. Ja będę przyklaskiwał wszystkim modelom, które nie będą obwieszone jakimiś gitarami i tym podobnymi rzeczami. Tego typu. Pojazd jak najbardziej chętnie widzę, chociaż oczywiście nie wiem, czy to będzie dobry pojazd. Natomiast sam model mi się podoba. Dziwoląg, ok, jest to Dziwoląg, ale po to Gram w World of Tanks, żeby na coś takiego sobie popatrzeć. To tyle. Żegnam się z Wami. A stream dzisiaj będzie około 21 albo 21.30.